Wiek to nie przeszkoda. Udowodnili to seniorzy z gminy Janów. Chcą się cieszyć życiem i czerpać go garściami. Idealną do tego okazją był jubileusz dziesięciolecia istnienia chóru Janowianie, połączony z Dniem Seniora. Śpiewamy i pieśni kościelne. Dzisiaj właśnie była msza w intencji seniorów z gminy naszej i chóru Janowianie. Właśnie z okazji dziesięciolecia ksiądz proboszcz nam zaproponował tę mszę, odprawił naszej intencji. To właśnie śpiewaliśmy podczas mszy. Śpiewamy również koncerty kolęd w kościele, pieśni wielkopostnych, maryjnych, eucharystycznych, a także na przeglądach. Przegląd powiatowy zawsze jest organizowany. W województwie również śpiewamy. Dwukrotnie byliśmy nagradzani na ogólnopolskim przeglądzie w Bydgoszczy w 2016 i w 2018 roku. Ludzie chętnie przychodzą, bo to jest i przyjemność spotkać się na cotygodniowych próbach w takie oderwanie od obowiązków codziennych. Także no i lubimy śpiewać, przychodzą te osoby. To jest w tej chwili największy chór liczebnie w powiecie. 25 osób liczy, z tym, że jedna osoba jest chora. I młodsze osoby dochodzą też, to znaczy seniorzy, ale dopiero którzy zaczynają być seniorami. Seniorzy gminy Janów tworzą taką zwartą społeczność, która kultywuje tradycje rodzinne, patriotyczne, religijne, można też powiedzieć, że i tradycje kulinarne. Seniorzy z naszej gminy są tą częścią społeczeństwa, która aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym gminy. Świadczy o tym, że w ramach tej grupy seniorów występuje chór Janowianie, który uświetnia uroczystości religijne, patriotyczne, te, które odbywają się na terenie gminy Janów, jak również wyjeżdżają na różnego rodzaju występy na terenie powiatu, województwa czy też kraju. Bardzo się cieszę, że mam możliwość pracować z takimi ludźmi, seniorami. Ja ich uczę. Śpiewo oni mnie uczą innym rzeczom. Jest wspaniała współpraca. Bardzo się cieszę, że mam możliwość pracować z chórem Janowianie. Na dzień dzisiejszy nawet nie wyobrażam swoje życie bez tego chóru, bo są piękne, dobre, wspaniałe ludzie. Odkąd rozpoczęłam pracę w Ośrodku Kultury, to zawsze był śpiew. Najpierw Krosienko. Później był zespół Janowianie i w końcu udało nam się zorganizować tak wspaniały chór Janowianie. Pani Stasia przyszła, kiedy ja już zostałam dyrektorem, powiedziała, że jest taka potrzeba. Mam nadzieję, że spełniliśmy wasze oczekiwania. Chciałabym jeszcze dodać, że ja chyba jestem waszą najwierniejszą fanką i słuchaczką. Seniorom zależy na tym, aby żyć aktywnie. O wiele spraw są w stanie zadbać sami. Czego można im życzyć w tym wyjątkowym dniu? Dobrych głosów, zdrowia dużo, jak najwięcej zdrowia przede wszystkim, bo to najważniejsze, bo jak nie będzie zdrowia, to nie będzie śpiewu. Długich, spokojnych lat spełnienia marzeń tych, których może nie spełnili, a nie mieli czasu, a teraz mają czas, może spełnią te marzenia. Oczywiście radości w rodzinach, pociechy z wnuków, zdrowia.